Pop Radio. Na każdą pogodę, na każdą porę dnia. Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta pruszkowscy radni głosami 14-8 przyjęli uchwałę sprzeciwiającą się włączeniu Pruszkowa w obszar miasta stołecznego Warszawy. Przypomnijmy, że według złożonego w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin, w tym Pruszków. Wczorajsze posiedzenie Rady Miasta było burzliwe i trwało 2,5 godziny, a radni nie byli jednogłośni. W obradach uczestniczył wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela, który jest dziś gościem w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, przypomnijmy, jaką decyzję ostatecznie podjęli radni. Ostatecznie radni zdecydowali, że ta ustawa nie jest dobrym rozwiązaniem i proponują, żeby co najmniej ją zmienić, przebudować, bo jest kilka powodów. Jeżeli Państwo pozwolą, to powiem o najważniejszym, bo jest to ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, która de facto włącza Pruszków do wielkiego organizmu, jakim ma być miasto stołeczne Warszawa, składające się z 33 gmin. W tym organizmie ma oczywiście funkcjonować Rada Miasta Warszawy, w którym Pruszków będzie miał tylko jednego przedstawiciela. Oczywiście pozostają te rady, nazwijmy to dzielnicowe, ale pozbawia się ich wszelkich kompetencji. Praktycznie wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące mieszkańców Pruszkowa będą zapadały w Warszawie. To jest jeden problem. Drugi, najważniejszy chyba, może jeszcze ważniejszy od tego pierwszego, to tryb wprowadzenia tej ustawy. Jest on wprowadzony jako projekt poselski, a zatem nie wymagający konsultacji. Radni domagają się, żeby tego typu zmiany ustrojowe były procedowane w trybie ustawy nie poselskiej, a rządowej. To jest całkowicie inny tryb, wymagający właśnie konsultacji, wymagający opracowań, ekspertyz, jakie konsekwencje finansowe chociażby będą w wyniku wprowadzenia tej ustawy. Ta ustawa poselska pozbawiona jest takich ekspertyz. I nie brali Państwo pod uwagę tego, że niedawno poseł Jacek Sasin, który jest wnioskodawcą całego tego projektu ustawy, zapowiedział, że te konsultacje szeroko zakrojone, społeczne będą i ustawa nie trafi pod obrady Sejmu w najbliższym czasie. Zresztą również pani premier Beata Szydło o tym wspominała i nawet Jarosław Kaczyński, prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, mówił, że będą jeszcze daleko idące modyfikacje tej ustawy. Bardzo, bardzo dobrze, że tak się stało, że zrobiono krok w tył. Ja przypomnę wypowiedzi pana posła Sasina, który mówił, że będzie konsultował, ale z posłami, bo posłowie zostali wybrani przez suwerena. No to się zmieniło jednak i my jesteśmy wdzięczni, że taka zmiana nastąpiła. Rozmawiajmy o tym, bo my jesteśmy gotowi na rozmowy nie o zmianie ustroju miasta stołecznego Warszawy, ale o utworzeniu metropolii warszawskiej. Podobnie jak to zostało złożone w projekcie rządowym Metropolii Śląskiej. Najbliższe takie spotkanie, konsultacje z samorządowcami już dzisiaj u wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery. Czy wybieracie się Państwo, czy włodarze Pruszkowa tam będą? Tak, oczywiście wybiera się prezydent Jan Starzyński, wybiera się przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa, pan doktor Biskupski. I mówię, gotowi jesteśmy na rozmowy na każdy temat, na temat kadencyjności, na temat, nie wiem, zmniejszenia ilości radnych być może w Pruszkowie. To są tematy trudne, ale można o tym rozmawiać, można coś zmienić. Może nawet trzeba coś zmienić. Trzeba zmienić przede wszystkim relacje między Warszawą a gminami podmiejskimi. I my mamy taką nadzieję, że ta burza wokół tej ustawy spowoduje, że również Warszawa troszeczkę innym okiem spojrzy na gminy podwarszawskie.
Właśnie, dlaczego tak duże emocje budzi już na etapie tego projektu? Tutaj, jeżeli chodzi o te wczorajsze obrady, no to całego pomysłu bronił też przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Pruszkowie, pan Przemysław Siciński. Posłuchajmy może, co miał do powiedzenia na ten temat. Miasto Stołeczne Warszawa może zyskać formalną możliwość stania się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego. Jedną z tych gmin byłaby gmina miejska Pruszków z organami samorządu, flagą i herbem. Do zakresu działania metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego Miasta Stołecznego Warszawy należeć mają wedle wnioskodawców wszystkie ponadgminne sprawy publiczne o znaczeniu metropolitalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Czyli Pruszków pozostałby właściwie miastem. To nie jest tak, jak mówią niektórzy, że stałby się dzielnicą wielkiej Warszawy. Panie redaktorze, mam tekst ustawy przed sobą i jest tu wyraźnie napisane, że Miasto Stołeczne Warszawa posiada osobowość prawną i nic, nawet wzmianki nie ma na temat, że gminy taką osobowość prawną posiadają. I to jest zapisane w paragrafie, w artykule 4. Natomiast w artykule 12 jest dokładnie opisane, jakie są kompetencje Miasta Stołecznego Warszawy. I to są praktycznie najważniejsze kompetencje dotyczące podstawowych spraw życia każdego mieszkańca i Pruszkowa, i tych 33 gmin. Czy chcemy, żeby te najważniejsze decyzje zapadały w Warszawie, mając tam tylko jeden głos w 50-osobowej radzie? Tak, ale chyba jednocześnie nie. Będzie Rada Oczywiście, Pruszkowa, będzie pozostanie. Rada Pruszkowa, która będzie mogła dostać kompetencje, ale nie wiadomo, czy dostanie, bo to będzie uzależnione od Rady Miasta Warszawy i od prezydenta Warszawy. A dodatkowo jest artykuł 15, podpunkt 2 i mówi, że opiniowaniu i uzgadnianiu projektów uchwał podlegają wszystkie uchwały Rady Gminy. W związku z tym żadnej uchwały tu nie będzie można podjąć bez zaopiniowania takiej uchwały przez Radę Gminy Warszawa. Krótko mówiąc, chcielibyście państwo, żeby po prostu cały ten projekt został od początku, od nowa napisany tak naprawdę. My domagamy się projektu metropolitalnego, którym pozwoli nam się stwarzać związki rozwiązujące konkretne problemy. Natomiast nie chcemy de facto centralizacji władzy, bo ta ustawa jednoznacznie wprowadza centralizację władzy. To najważniejsze, być albo nie być, czy decyzje takie proste chociażby dotyczące drobnych inwestycji, budowy chodnika, ścieżki rowerowej, czy ważne dotyczące żłobka, przedszkola, będą zapadały w Warszawie, bo tam będzie tworzony budżet. Czyli obawiacie się państwo tego paraliżu decyzyjnego związanego z tym, że te decyzje mogą zapadać w takim trybie, powiedzmy, bardzo wydłużonym w związku z tym? Obawiamy się, że to jest odwrót od społeczeństwa obywatelskiego. Że to, co powiedziałem, że będzie nadmierna centralizacja władzy skupiona w Warszawie. Natomiast te instytucje, które będą w Pruszkowie, będą to albo filie, albo fasady w postaci Rady Miasta czy burmistrza Pruszkowa. Zatrzymajmy się jeszcze przy sprawie komunikacji, bo wnioskodawcy tego pomysłu metropolii warszawskiej wskazywali też na to, że miałaby powstać jedna strefa biletowa i generalnie komunikacja miałaby zostać usprawniona. Czy państwo taki pomysł popierają? To są te zyski, które miały być. I tak jak na początku wspomniałem, dopominamy się o ustawę metropolitalną, która dałaby nam możliwość tworzenia związków, wskazała sposoby finansowania tych związków, które rozwiązywałyby te problemy, chociażby problemy transportowe. My akurat jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy SKM-kę, mamy koleję mazowiecką, mamy kolejkę WKD, ale dobrze by było, żeby w kolejce WKD był wspólny bilet, dobrze by było, żeby do Pruszkowa dojeżdżały autobusy, może nie w takiej liczbie jak w innych miastach, gdzie nie ma kolejki WKD, gdzie nie ma SKM-ki,
ale myślę, że mieszkańcy na pewno by przychylnie przyjęli informację o doprowadzeniu z Warszawy do Pruszkowa czerwonych autobusów. Zmieniając jeszcze na chwilę temat, co do SKM-ki, no to niestety szykuje się nam remont przynajmniej 12-miesięczny na linii regionalnej pomiędzy Grodziskiem a Warszawą Włochy. No i tutaj SKM-ka przestanie kursować z Pruszkowa. Czy jakieś wstępne założenia co do organizacji tej komunikacji zastępczej już zapadły, czy to jeszcze jest przed państwem? Rozumiem, że tutaj trwają rozmowy z ZTM-em, z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie od jakiegoś czasu. Czy coś więcej na ten temat już wiemy? Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście czekają nas ciężkie czasy i one by były niezależnie, czy ustawa o ustroju Warszawy by przeszła, czy nie, ponieważ PKP przewidziało remont linii średnicowej, czyli tej linii, która jest używana przez pociągi, które dowożą nas do Warszawy, do Grodziska Mazowieckiego, i to jest duży projekt realizowany ze środków unijnych przez PKP PLK, wymagający zamknięcia torów na okres, okazało się, roku. Były obawy, że będzie to trwało dłużej. No tutaj to się przekonamy, czy to rzeczywiście będzie te 12 miesięcy. No tak, ale wszyscy oferenci, tak, którzy złożyli oferty, złożyli te oferty z takim terminem zamknięcia dwutorowego przez okres 12 miesięcy. I najważniejszą sprawą dla nas jest teraz zapewnienie dobrej komunikacji zastępczej. To tak króciutko, panie prezydencie. Króciutko, to oczywiście ZTM będzie organizowało linie autobusowe na trasie Pruszków-Warszawa, dedykowane tylko dla Pruszkowa. Mamy już to 100% obietnicę. A skąd będą, dojeżdżały te autobusy? Będą dojeżdżały z tej pętli w okolicy Lidla. I to jest 100% wiadomość, że będą to autobusy dedykowane dla Pruszkowa, ale będą też autobusy, które tranzytem przez Pruszków będą przejeżdżały od strony Grodziska. I oczywiście szczegóły państwu będę mógł podać w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu mamy obietnicę ZTM-u, że przedstawi nam pełny projekt komunikacji zastępczej uzgodniony już z PKP PLK. Na pewno będziemy się o to dopytywać, jak również będziemy się interesować dalszymi losami wielkiej metropolii warszawskiej, która tak czy inaczej, no pewne zmiany tutaj są konieczne, co do tego są zgodni radni z Pruszkowa. Na razie jednak sprzeciwiają się dołączeniu zgodnie z obecnymi założeniami Pruszkowa w obszar miasta stołecznego Warszawy. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Moim i państwa gościem był wiceprezydent Pruszkowa, pan Andrzej Kurzela. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pop Radio. Na każdą pogodę, na każdą porę dnia. Najbardziej przebojowe radio w okolicy.